Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Lux and Happy. Dziś będzie nowa marka odzieżowa, wysokiej jakości, premium i ma bardzo ciekawe modele i propozycje dla Was, dla nas wszystkich na lato. Także za chwilkę będzie krótka historia i pokażę Wam dwie nowości, bo te nowości, dwie właściwie cztery, bo to w sumie są zestawy. Będziemy mieszać, będziemy przymierzać, będziemy kombinować stylizacyjnie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Lecimy z szybkim intro i przechodzimy do sedna. Cenię sobie współpracę z markami, które sama wynalazłam, sama kupiłam, zaczęłam nosić, pokazałam Wam się na Instagramie i później marka skontaktowała się ze mną, proponując mi współpracę. Tak też stało się w przypadku marki, z którą przygodę rozpoczęłam prawie 2 miesiące temu, prezentując Wam na Instagramie i na YouTubie piękny, różowy, bladoróżowy, łososiowy, lekko beżowy garnitur. Wiecie, że byłam w tym garniturze na ślubie Karoliny, że byłam w tym garniturze na komunii mojego syna. Widzę ogromny potencjał w łączeniu elementów tego garnituru, a mianowicie mogę nosić marynarkę z innymi spodniami. Też mi się świetnie sprawdza z jedwabnymi spodniami, z gumkami na dole. Nosiłam ten garnitur do butów sportowych, do szpilek. Po prostu słuchajcie, on jest świetny, bardzo wysokiej jakości i myślę, że będzie mi służył przez wiele, wiele lat, bo świetnie wpasowuje się w moją kapsułową, lekko kapsułową garderobę. Słuchajcie, ja cały czas dążę do tej kapsułowej garderoby. Mam jeszcze wciąż za dużo rzeczy, ale myślę, że lepiej mieć w głowie to nastawienie, że już idę w kierunku kapsuły, aniżeli jeszcze szaleć, ponieważ potem już wszystkie rzeczy, które kupuję, nawet jeżeli zdarza mi się coś kupić w Zarze, to staram się, żeby to było wpasowane w tę kapsułę, żeby rzeczy ze sobą współgrały. Słuchajcie, koniec wstępu. Chciałabym dziś pokazać Wam dwa zestawy, które marka Agi zaproponowała mi w ramach współpracy. Jeden zestaw jest biały, drugi niebieski. Zacznijmy od tego niebieskiego. Tadam, zaczynamy od spodni. To są shorty. Dzisiaj, jak widzicie, ja też tak się ubrałam, słuchajcie, na czarno, żeby tutaj dobrze Wam wszystko prezentować. To są shorty z przewiązaniem w pasie i to są shorty, które pojawiły się teraz w najnowszej kolekcji tej marki. Za chwilkę będzie mierzymy i te shorty są w zestawie z marynarką króciutką, oversize'ową. Może pokażę Wam najpierw, jak wygląda ten zestaw na modelce, która prezentuje go na stronie internetowej marki na Instagramie. Marynarka jest taka krótka, jak już powiedziałam, oversize'owa, zapinana na dole, nie trzeba jej zapinać, leciutko dłuższa z tyłu. To jest pierwszy zestaw, który dziś będę dla Was mierzyć. Kolejny zestaw to piękne śmietankowe shorty i śmietankowa bluzka, która może być fantastyczna w tym zestawie, ale można też spokojnie wykorzystać ją do innych stylizacji. Pokombinujmy, poprzymierzajmy i zobaczymy, jak to wygląda. No dobra dziewczyny, ja już jestem mniej więcej wystrojona. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ten zestaw mnie zaskoczył, ponieważ w ogóle nie spodziewałam się, że będę wyglądać dobrze w tym kolorze. Aczkolwiek ostatnio kupiłam konwersy. Możecie je oglądać na Instagramie, ponieważ namiętnie w nich non-stop biegam. Założyłam shorty, one są w rozmiarze L i muszę Wam powiedzieć, że od razu jak je zakładałam, pomyślałam, że powinnam, może nie powinnam, ale mogłabym mieć w sumie model w rozmiarze M. Tak mi się wydaje, mogłabym spróbować, bo one są lekko elastyczne. Uważam, że wygląda to fajnie, że wygląda to bardzo, bardzo tak komfortowo i casualowo. Fajna jest ta marynarka. Ona ma tutaj takie zapięcia, słuchajcie, można to też rozpiąć, żeby było luźniej. I jestem ciekawa, co Wy na to, czy Wam się podoba ten zestaw. Nie wiem, czy ta torebka w tej wersji pasuje, czy te buty. Buty spokojnie mogłyby być białe. Ja przez całe lato na 100% nie będę biegać w żadnych obcasach, bo wybieram się na całe lato nad morze
Więc to będzie taka bardziej letniomiejsko. Na pewno będziecie oglądać jakieś stylizacje z mojej strony, ale to będą bardziej stylizacje takie casualowe. Słuchajcie, dajcie znać, co myślicie, bo mi się ten zestaw podoba. Naprawdę mi się podoba. Mierzymy zestaw jasny. Pomyślałam, że pokażę Wam jeszcze taki bardzo luzacki, wakacyjny, miejski wariant z koszulą jedwabną. Co prawda przerzuciłam ją tylko tak na zasadzie bardziej tuniki, ale specjalnie chciałam Wam pokazać, jak to będzie wyglądać. Nie zapinam tych dwóch ostatnich guziczków, ponieważ lubię być taka troszeczkę niepoukładana. Torebka, będziecie się śmiały może, ale naprawdę ona była 1,5 roku nieużywana, stała na półce i to te właśnie konwersy sprawiły, że wyciągnęłam ją z szafy. Zobaczcie, jak fajnie nawiązuje do butów, razem tworząc taki luźny, zupełnie niezobowiązujący, fajny, casualowy styl. To co, dziewczyny, może jeszcze pokombinujemy troszeczkę z jakimś mieszaniem tutaj tych zestawów. Dobra, dziewczyny, kombinując, znalazłam taką stylizację, która absolutnie mnie zachwyciła. Może dekolt mi się tutaj troszeczkę za dużo robi. Zobaczcie, shorty Agi, marynarka Agi z tego zestawu, który kupiłam sobie wiosną. Wydaje mi się, że ten zestaw, konkretnie ta marynarka z tymi shortami, będą fantastycznie wyglądać też do sportowych, ładnych, kremowych butów i niekoniecznie muszę od razu wskakiwać w wysokie obcasy. Super letnia stylizacja, taka lekko elegancka. Czy ja mówiłam na początku, że to jest taki casualowy styl? Widzicie, nie musi być. Bardzo uniwersalne rzeczy, ale jeszcze coś pokombinujmy. Nie wiem, czy widziałyście na Instagramie moje 5 propozycji zrobienia topu z jedwabnej apaszki, ale to jest jedna z nich, gdzie do takiej zwykłej stylizacji, widzicie, możemy zrobić sobie takie, no nie bolerko, bo bolerek to ja nie lubię, ale taką narzutkę, tunikę. Słuchajcie, każda z Was ma jakąś jedwabną apaszkę. Ja mam nawet takie duże dwie i muszę Wam powiedzieć, że ostatnio naprawdę wykorzystuję te duże apaszki, a te małe leżą do odmiany. Te apaszki Hermes, a te właśnie jedwabne, duże. Pokażę Wam, mam jeszcze jedną bardzo fajną i one cały czas są w użyciu. I to jest druga apaszka, która też już jest przygotowana, odpowiednio związana do użycia właśnie jako taka tuniczka. Pokażę Wam, jak będzie wyglądać. No i co? Która fajniejsza? Słuchajcie, te shorty to jest jakaś rewelacja. Zaczynam się tutaj bawić i odkrywam po prostu cudowną mnogość możliwości. Założę jeszcze pasek. Niedawno chciałam go sprzedać, jak robiłam wyprzedaż na Instagramie, bo rzekomo go nie noszę. Słuchajcie, no przeleżał swoje, zobaczmy, bo wydaje coś mi się, że będzie pasował idealnie. Pamiętajcie, że on jest dwustronny, z jednej strony biały, z drugiej właśnie w kolorze mojej torebki, więc mierzymy. Zobaczcie, jaka fajna, elegancka stylizacja. Nie jestem przekonana co do tych butów, już ich nie zmieniałam, ale zdecydowanie wybrałabym tutaj jakieś sportowe klapeczki. Może klapeczki Hermes, właśnie też w tym kolorze, ale wygląda to bardzo przyjemnie. Założę jeszcze raz koszulę i zobaczymy, jak będzie wyglądać właśnie w zestawie z paskiem. Dobra, dziewczyny, szukałam takiego swojego, takiej swojej idealnej stylizacji tego zestawu i chyba mam. Śliczny jest ten zestaw, dziewczyny, śliczny jest ten zestaw. To nie są tanie rzeczy, od razu mówię. I nie mam kodów rabatowych, to nie są tanie rzeczy, ale to są rzeczy bardzo dobrej jakości i będziecie je nosiły przez wiele, wiele lat i nadają się i do pracy, i na wyjścia, i na eventy, i na wieczorne jakieś wyjścia i będziecie wyglądać zawsze bardzo elegancko i na pewno premium, a może nawet i luksusowo. No muszę Wam powiedzieć, że ten zestaw mega mi się podoba. Mega mi się podoba. Marynarka świetna. No nie oddam jej. Na pewno jej nie oddam. I myślę, że zostanie ze mną też na długo. Dajcie znać, czy coś Wam się tutaj szczególnie spodobało. Ja oczywiście mogłam tutaj tworzyć jeszcze wiele, wiele różnych kombinacji. Zobaczycie je pewnie na Instagramie, bo nie będę też wszystkiego zdradzać. Dajcie znać, czy podoba Wam się ta marka, czy macie już coś marki Agi, czy podoba Wam się któryś z tych zestawów. Jeżeli macie pytania o rozmiary, to piszcie w komentarzach albo na Instagramie. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!